Prowincjonalne plebanie to niebezpieczne miejsca, które wyjątkowo często stają się scenami zbrodni. A na plebanii we wsi Zagłoba do makabrycznych wydarzeń doszło już dwa razy. I co zastanawiające, choć te zbrodnie dzieliło kilka dekad, to były one do siebie bardzo podobne. Przypadek? Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Niedawno zajrzałam do folderu w mojej poczcie, do którego nigdy nie zaglądam, i okazało się, że mam tam zapisanego maila od Natalii. Maila, którego dostałam jeszcze w 2020 roku. To były pierwsze miesiące istnienia zbrodni prowincjonalnych. Sprawa, o której donosiła Natalia, była bardzo interesująca, więc zapisałam sobie maila, po czym o tym zapomniałam. I odnalazłam go teraz. A że sprawa nie przestała być interesująca, to właśnie dziś Wam o niej opowiem. A za donos prowincjonalny dziękuję Natalii. Będzie to już przynajmniej trzecia zbrodnia na plebanii na tym kanale, chyba że o czym zapomniałam. Nie tylko dom pod lasem na skraju wsi, ale także wiejska plebania to miejsce, w którym zagrożenie zbrodnią prowincjonalną jest dość duże. A już Zagłoba przebija pod tym względem wszystkie inne plebanie, no może tylko ta od księdza Mateusza ma większą kryminalną historię. Sprawa, o której dziś Wam opowiem, wydarzyła się w roku 1993. Ciekawe czasy, choć z pewnością niełatwe. Pierwsze lata transformacji ustrojowej w Polsce i pierwsze problemy z tym związane. Rybacy zablokowali porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, żądając ograniczenia importu ryb. Sejm przyjął program powszechnej prywatyzacji, który do dziś budzi wiele kontrowersji. Wszedł podatek VAT. Sejm przyjął tak zwaną ustawę antyaborcyjną, co zdaniem niektórych mogło mieć pewne znaczenie w sprawie, o której dziś Wam opowiem, ale o tym później. To też rok, w którym Jurek Owsiak zorganizował pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo różny od tych, które odbywają się dzisiaj, o wiele skromniejszy, no bo i czasy były skromniejsze. Hity, które podbiły listy przebojów w 1993 roku, to dzisiaj absolutne evergreeny, które mogłoby się wydawać istniały od zawsze. Headway, What is Love, Hej, moja i twoja nadzieja, czy Culture Beat i Mr. Vain. Gazety donosiły o wzroście bezrobocia, które w 1993 roku osiągnęło 16%. Donosiły też, że w leśnictwie Świdnik duży metr sześcienny drewna liściastego kosztował 120-250 tysięcy złotych. Kurier Lubelski z lubością rozpisywał się o seks-telefonach, seks-usługach, erotycznych gadżetach i ogólnie można odnieść wrażenie, że redaktorzy z wypiekami na twarzy śledzili rozwój branży usług erotycznych w latach 90. i z zapałem informowali o tym swoich czytelników. Informowali też o planowanym otwarciu pierwszego w Lublinie Burger Kinga. Mówię o Kurierze Lubelskim nie przez przypadek, dlatego że właśnie ta gazeta opisywała w latach 90. sprawę, o której dziś Wam opowiem. Bo wieś Zagłoba, w której doszło do zbrodni, jest położona właśnie w województwie lubelskim. A konkretnie koło Opola Lubelskiego w gminie Wilków. Zagłoba to typowa wieś rolnicza, raczej nieduża. Żyje tu zaledwie 312 mieszkańców, a ich liczba z upływem lat spada. Zresztą w tym przypadku najlepiej chyba określa charakter okolicy plan priorytetowy dzielnicowego, z którego wynika, że, cytuję, znaczną część mieszkańców stanowią ludzie w podeszłym wieku, przez co nasila się zagrożenie związane z dokonywaniem oszustw i różnego rodzaju wyłudzeń środków finansowych. Bezrobocie w gminie Wilków wynosi obecnie trochę ponad 6%, czyli powyżej średniej krajowej, która wynosi 5,4%, ale w 1993 roku zapewne było wyższe. Nie dotarłam do danych z 1993 roku. Najstarsze, jakie znalazłam, były z 2004 i wtedy bezrobocie w gminie Wilków wyniosło 16%. Bezrobocie i ogólne ubóstwo zwykle sprzyjają też rozwojowi przestępczości. Dziś ta przestępczość w Zagłobie jest znacznie poniżej średniej krajowej, ale trudno porównywać dzisiejsze czasy do tamtych.
Co ciekawe, w 1993 roku nastąpił w ogóle duży wzrost przestępczości nieletnich w całej Polsce. Przestępstwa popełnione przez nieletnich stanowiły 8,5% wszystkich stwierdzonych przestępstw i nieletni stanowili też 16% wszystkich podejrzanych. Skoro o tym mówię, to domyślacie się już pewnie, że będzie to sprawa, w której nieletni też odegrają pewną rolę. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o Zagłobie? Wieś nazywała się dawniej Dratów, jeszcze do końca XIX wieku. Nowa nazwa, Zagłoba, nie wynikała jednak wbrew pozorom z chęci uczczenia słynnego szlachcica z trylogii Sienkiewicza. Pochodziła od herbu rodu Kleniewskich, miejscowych ziemian. Jan Kleniewski stał się takim lokalnym dobroczyńcą. Na przełomie wieków wprowadził wiele unowocześnień na swoich włościach. Między innymi wybudował kolejkę wąskotorową, zakładał liczne fabryki, plantacje, przedsiębiorstwa, dając zatrudnienie miejscowej ludności. W Zagłobie założył cukrownię, która później została przekształcona w zakład przetwórstwa owoców i warzyw. A dzięki staraniom jego żony Marii w Zagłobie utworzono parafię. Parafia powstała jeszcze zanim stanął tutaj kościół, którego budowa wiązała się ze zbrodnią, o której też Wam jeszcze opowiem. I to właśnie na terenie tego kościoła, dokładnie na plebanii kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, wydarzyła się dzisiejsza sprawa. Był 30 września 1994 roku, godzina 22, w Zagłobie to środek nocy, ale na plebanii trwały jeszcze przygotowania do mającego się niedługo odbyć w parafii bierzmowania. Zadanie przygotowania uroczystości spoczywało w głównej mierze na wikarym zagłobiańskiej parafii, księdzu Józefie Gąbce. Wikary miał 30 lat i w Zagłobie służył już od 5 lat. Była to pierwsza parafia w jego duszpasterskiej karierze. Został wyświęcony w 1988 roku, a zatem był dopiero na początku swojej drogi. Ksiądz Józef był niskim, drobnym mężczyzną o szczupłej, pociągłej twarzy i nieco odstających uszach. Kiedy o tej godzinie 22 ktoś zapukał do drzwi plebanii, ksiądz Józef zdziwił się. Kiedy jednak otworzył drzwi, zobaczył za nimi kilkunastoletniego chłopca. Ten poprosił, żeby wikary poszedł za nim. Powiedział mu, że w pobliżu plebanii zepsuł się samochód, którym jechał ze swoją rodziną. Trzeba było popchnąć, nikogo nie było w pobliżu, a na plebanii paliło się światło. Ksiądz Józef nie protestował, ruszył za chłopakiem, no i kiedy znalazł się już na podwórku, ktoś wyłonił się z ciemności i zadał mu cios w głowę. Potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. Następne uderzenie trafiło w klatkę piersiową księdza. Łącznie ciosów było około 9. Jeden z młodych mężczyzn bił, podczas gdy drugi zachęcał go do zadawania kolejnych ciosów. Napastnicy zostawili ledwo żywego księdza Józefa na ziemi, po czym ruszyli do jego mieszkania. Tam czekała ich jednak niespodzianka. Na plebanii znajdowała się katechetka Bożena, która właśnie sprzątała. Złośliwi zapewne zapytają w tym momencie, co tam robiła katechetka Bożena i dlaczego o 22 sprzątała w domu księdzu. W artykule w Kurierze Lubelskim było napisane, że sprzątała po wyjściu gości, także może po prostu uczestniczyła w jakimś spotkaniu na plebanii, może na przykład dotyczącym zbliżających się uroczystości, na które miał przyjechać biskup, więc to zawsze duże wydarzenie. No i została chwilę dłużej, żeby pomóc księdzu posprzątać. Zresztą nie ma to chyba większego znaczenia. Wystarczy, że kiedy katechetka przebywała na plebanii, nagle drzwi się otworzyły i kobieta sądziła, że to wraca ksiądz Józef. Jednak wicharego nie było, zamiast niego do środka wdarło się 3 młodych chłopaków. Od razu wiedziała, że dzieje się coś bardzo złego, jednak zanim zdążyła zareagować, została schwytana i skrępowana. Kiedy nie mogła już nic zrobić, chłopcy zaczęli przetrząsać plebanię. Znaleźli pieniądze, które ksiądz trzymał w domu. Było to 150 tysięcy złotych, ale przypominam, że mówimy o czasach przed denominacją. Także to nie były żadne wielkie pieniądze, za taką sumę można było wtedy kupić niecały kilogram szynki. Koszmar katechetki na tym się jednak nie skończył. 3 napastnicy postanowili zabrać ją ze sobą, po prostu spanikowali, nie byli przygotowani na to, że ona tam będzie. Skradzionym księdzu czerwonym Fordem Escortem ruszyli więc do pobliskiego Kazimierza Dolnego. Bożenę zmusili, by pojechała z nimi, wepchnęli ją do samochodu, grożąc jej przy tym nożem. Ale w rzeczywistości widać już było, że spanikowali.
jej obecność rodziła komplikacje. Z jakiegoś powodu nie byli jednak gotowi na to, żeby zabić również i ją. Jeździli więc bocznymi drogami, skrywali twardzieli przed sobą nawzajem, choć tak naprawdę żaden z nich nie wiedział, co w tej sytuacji zrobić. Na dodatek samochód do jeżdżenia potrzebuje paliwa, a to właśnie im się skończyło. Gdzieś w środku nocy na wiejskiej szosie porzucili auto i wypuścili katechetkę, grożąc jej przy tym, że jeśli komukolwiek powie, co zaszło, przed plebanią znajdą ją i zabiją. Ale ona wiedziała już, że tego nie zrobią. Na piechotę dotarła więc do Zagłoby i odszukała księdza Józefa w krzakach obok plebanii, gdzie zaciągnęli go napastnicy. Mężczyzna nie dawał jednak znaków życia. Katechetka wezwała więc policję, informując o ataku i jego sprawcach, bo dwóch z nich Bożena doskonale znała. Byli to uczniowie miejscowej szkoły, mieszkańcy Zagłoby, 17-letni Irek i 19-letni Darek. Trzeci był znacznie młodszy i katechetka go nie znała. Było około godziny 4 nad ranem, kiedy policja namierzyła nastolatków błąkających się gdzieś w okolicy porzuconego auta. Następnego ranka po Zagłobie rozeszła się wieść, która sprawiła, że wszystkim mieszkańcom włosy stanęły dęba. Na plebanii zamordowano księdza. Znowu. Bo nie był to pierwszy ksiądz, który zginął na plebanii w Zagłobie. Poprzednio do tragedii doszło wprawdzie dość dawno, bo w 1939 roku. 1939-1993. Te same cyferki, tylko dwie ostatnie zamienione miejscami. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale przyprawia jakiś dziwny dreszcz. Szczególnie, że na tym podobieństwa się nie kończą. Ciało proboszcza znaleziono przed plebanią. Zginął od ran postrzałowych i jak się szybko okazało, motyw zbrodni też był rabunkowy. Na plebanii była wtedy obecna gospodyni, która prowadziła gospodarstwo księdzu i kobieta ten atak przetrwała. Co więcej, w napadzie wzięło udział kilku młodych mężczyzn, których schwytano kilka dni później. Tyle podobieństw, że aż ciarki przechodzą. Czy to możliwe, że sprawcy napadu znali tę historię i to ona zainspirowała ich do popełnienia zbrodni? To niewykluczone. Zapewne przedstawiciele starszego pokolenia pamiętali jeszcze tamte wydarzenia i mogli czasem do nich wracać. Msza pogrzebowa zamordowanego w styczniu 1939 roku księdza Władysława Walencika była pierwszą mszą odprawioną w nowo wybudowanym kościele w Zagłobie. Kościele, którego budową kierował właśnie zamordowany proboszcz. Sama zbrodnia była tak naprawdę bardzo prosta. Czterech młodych mężczyzn pochodzenia romskiego, czy też jak podawała ówczesna prasa, cyganów bandytów, od miesięcy żyjących z włamań i rozbojów, tym razem wzięło sobie za cel plebanię w Zagłobie. Miejsce było idealne. Kościół powstał bowiem na gruntach dworskich, oddalonych od wsi. Otaczał je lasek, który dodatkowo czynił to miejsce bardziej ukrytym i odludnym. Do dziś kościół znajduje się w pewnym oddaleniu od głównej części wsi. Stoi przy samej drodze, łatwo można więc do niego trafić. W ciągu dnia kręcą się tu ludzie, ale nocą miejsce robi się bardzo wyludnione. To oraz fakt, że w okolicy każdy wiedział, że ksiądz zbierał pieniądze na budowę i wyposażenie kościoła, sprawiało, że plebania w Zagłobie była łakomym kąskiem dla bandy rabusiów. Styczniowy wieczór ksiądz Walencik spędził w pobliskim majątku Kleniewskich, z którymi rozmawiał o mającej się już wkrótce zakończyć budowie świątyni. Pani Kleniewska była główną fundatorką świątyni i była zaangażowana w jej budowę w niemal równym stopniu co proboszcz. Kleniewscy mieszkali we dworze w Brzozowej, która sąsiaduje z Zagłobą. Podróż z posiadłości Kleniewskich na plebanie nie trwała więc długo. Dworek opuścił koło godziny 23, wyjechał bryczką i skierował się prosto na plebanie. Tam przebywała w tym czasie jedynie gospodyni księdza Marianna Czapla. Kobieta prała jeszcze bieliznę w kuchni, a że akurat zabrakło jej wody, to pomimo ciemnej, zimnej nocy musiała wyjść na chwilę do studni. Ta studnia zresztą stoi tam do dzisiaj, choć przypuszczam, że już bardziej dla dekoracji. Kiedy wracała przez podwórze z wiadrem wody, została zaatakowana. Czterech mężczyzn złapało ją i unieruchomiło. Następnie zaciągnęli Mariannę na plebanie, skrępowali i zmusili do wyznania, gdzie ksiądz trzyma pieniądze. Napastnicy byli młodzi, mieli twarze wymazane na czarno, sadzą niczym bochun w ogniem i mieczem. Kobieta nie miała z nimi żadnych szans. Powiedziała, że proboszcz przechowuje gotówkę zebraną na budowę kościoła w kasetce ogniotrwałej.
Jednak klucze do kaszsetki ma zawsze przy sobie. Czterech rabusiów to nie byli jacyś kasiarze jak z filmu i próby dostania się do pieniędzy wypadły dość blado. W międzyczasie mężczyźni przetrząsnęli więc resztę domu, znaleźli tam m.in. kielich mszalny, do którego były przymocowane złote medaliki, dubeltówkę, trochę drobnych przedmiotów o jakiejś tam wartości, na przykład latarkę, ale do tego, po co przede wszystkim przyszli, czyli do pieniędzy, wciąż nie mogli się dostać, postanowili więc zaczaić się na księdza. Ten nadjechał wkrótce bryczką, podwórze było ciemne, nic nie zapowiadało mającej nastąpić tragedii. Kiedy proboszcz kierował się do drzwi, z ciemności padły strzały. Gospodyni nie widziała, jak go zaatakowali, ale słyszała krzyki i strzały. Ksiądz Walencik został trafiony, upadł na ziemię, ale nie stracił przytomności. Próbował uciekać, lecz bandyci go dogonili i zaczęli bić. Okładali go młotem i pałką do momentu, aż nie był już w stanie uciekać, walczyć, ani w ogóle nic. Wtedy zabrali mu klucze, zdjęli zegarek z ręki i już po chwili ich nie było. Kościelny, który też mieszkał w pobliżu świątyni, usłyszał niepokojące odgłosy i przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Już ich wtedy nie zobaczył. Znalazł tylko na ziemi konającego księdza. Przerażony zawołał swoją żonę i z jej pomocą zanieśli proboszcza na plebanię. Jednak nie zdołali mu już pomóc. Ksiądz Walencik zmarł kilka minut później. Na plebanii była za to ledwo żywa ze strachu, ale jednak żywa gospodyni Marianna Czapla, która opowiedziała im o wszystkim, czego doświadczyła tej nocy. Zresztą wyjaśnienia właściwie były zbędne. Połamane szuflady, splądrowane mieszkanie, poobijana kasetka leżąca na podwórzu. Wszystko to mówiło samo za siebie. W środku nocy w Zagłobie rozbrzmiały więc kościelne dzwony. Mieszkańcy wioski zostali zaalarmowani, że gdzieś w pobliżu grasuje banda morderców. Ci jednak przepadli, choć nie na długo. Od samego rana policja zaczęła wypytywać mieszkańców Zagłoby, czy nie widzieli czegoś podejrzanego, albo czy w okolicy nie kręcił się ktoś obcy. Bo w wymazanych sadzą napastnikach Marianna Czapla nie rozpoznała żadnego z mieszkańców Zagłoby czy okolicznych wiosek. Szybko okazało się, że w zeznaniach mieszkańców wsi powtarza się, iż kilka dni wcześniej pojawiła się w Zagłobie grupa cyganów. Dziś pewnie powiedzielibyśmy Romów, ale ówczesne gazety oczywiście ich tak nie nazywały. Coś tam sprzedawali, wróżyli, wypytywali ludzi. Kilku co mniej czujnych dało pociągnąć się za język i rozgadało na temat majątku zgromadzonego na plebanii przez księdza proboszcza. To ukierunkowało śledztwo na społeczności romskie zamieszkujące bliższe i dalsze wioski i tym to sposobem 3 dni później policja trafiła do domu niejakiego Mieczysława Adamczyka we wsi Cegłówka, a przynajmniej taką nazwę podawał w 1939 roku Ekspres Lubelski i Wołyński. Wsi o takiej nazwie nie znalazłam na mapie, a już na pewno nie w pobliżu Zagłoby, także albo wieś już nie istnieje, albo zmieniła nazwę. Może została przyłączona do jakiejś pobliskiej miejscowości, albo po prostu dziennikarze Ekspresu coś źle zanotowali, co też jest dość prawdopodobne. O Melinie Adamczyka wszyscy w okolicy wiedzieli, że daje schronienie różnym typom spod ciemnej gwiazdy i ogólnie ma jak najgorszą reputację. Kiedy policjanci wpadli do niej w odwiedziny, zastali tam kilka osób, których nerwowe zachowanie jednoznacznie dało im do zrozumienia, że mogą mieć coś na sumieniu. Było tam łącznie około 10 osób i byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Część z nich zaczęła pozbywać się w nerwowy sposób przedmiotów, które mieli przy sobie. Inni rzucili się do ucieczki. Policja aresztowała wszystkich, których udało im się złapać i wesoła gromadka trafiła za kraty. A w Melinie znaleziono kilka drobiazgów, które natychmiast rozpoznano jako te skradzione z plebanii w Zagłobie, a także kilka innych, które również zostały skradzione i również z plebanii, ale innej. Szajka widocznie uznała rabowanie księży za dobry biznes, bo kilka dni przed napadem na księdza Walencika okradli innego duchownego, księdza Bolesława Gluzę ze Słupi Nadbrzeżnej. Tam jednak poprzestali na rabunku. Niestety dwóch mężczyzn w zamieszaniu zdołało wymknąć się policji i szybko stało się jasne, że byli to uczestnicy napadu w Zagłobie, Bronisław Bogdanowicz i Tadeusz Kamiński. Prawdopodobnie nie byli jednak najlepsi w ukrywaniu się przed wymiarem sprawiedliwości, nie uważali za konieczne, żeby się gdzieś przyczaić na pewien czas. Wyprzedając skradzione dobra, szybko zwrócili na siebie uwagę policji i niedługo dołączyli do swoich kamratów za kratkami. Jak podaje Ekspres Lubelski i Wołyński,
Bogdanowicz i Kamiński wykopali w międzyczasie kielich, dubeltówkę, latarki elektryczne i inne przedmioty i udali się do Konina, gdzie kielich sprzedali za 40 zł niejakiej Bronisławie Kowalskiej. A następnie do Zaklikowa, gdzie w spieniężeniu dubeltówki miał im pomóc niejaki Zygmunt Majchrzak. Wszyscy zostali aresztowani i po sporządzeniu przez prokuraturę aktu oskarżenia zasiedli na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Było jasne, że banda rabusiów grasowała w okolicy już od jakiegoś czasu. Jej przywódcą był 21-letni Jan Głowacki, o którym dzisiaj nie wiemy nic konkretnego. Wśród oskarżonych znalazł się również nastoletni Stefan Rutkowski, a także Bogdanowicz i Kamiński oczywiście. To byli ci czterej, którzy uczestniczyli czynnie w napadach, ale na ławie oskarżonych zasiadały również osoby, które ich ukrywały, udzielały schronienia i pomagały w upłynnianiu zrabowanych fantów. Sprawa była sensacyjna również dlatego, że mocno grała na strunach różnych podziałów i animozji na tle etnicznym, które w 1939 roku były tematem wyjątkowo aktualnym. Na ławie oskarżonych zasiadało aż 12 osób i trochę mi to zalatuje taką odpowiedzialnością zbiorową i sądzeniem całej lokalnej romskiej społeczności, taką małą pokazówką. W innych czasach ten proces zapewne znalazłby się na pierwszych stronach gazet. Ale był czerwiec 1939 roku. Pierwsze strony gazet wypełniały doniesienia o sytuacji w III Rzeszy, o rozmowach polityków i dyplomatów dotyczących coraz bardziej napiętej sytuacji w Europie i na świecie. Niemal codziennie gazety donosiły o niemieckich prowokacjach w Wolnym Mieście Gdańsku i kolejnych próbach ograniczania wolności żyjących tam Polaków. Na nagłówki trafiały nazwiska takie jak Hitler, Goebbels, Himmler, Mołotow, Ribbentrop. Wzmianek o sprawie toczącej się przed lubelskim sądem trzeba szukać na ostatnich stronach gazet. Na szczęście można się z nich sporo dowiedzieć. Czterej sprawcy przyznali się do winy, ale każdy usiłował jakoś się wyłgać, zwalając winę na pozostałych i umniejszając własne dokonania. Jan Głowacki twierdził na przykład, że on wprawdzie strzelił do księdza, ale zrobił to niechcący, strzelba sama wypaliła, on ją jedynie trzymał i nie miał zamiaru do nikogo strzelać. Nie sprecyzował, czy też wcześniej się sama naładowała i odbezpieczyła. Co do reszty tej wesołej gromadki z Meliny, to wszyscy udawali głupich. Nie wiedzieli, nie słyszeli, nie widzieli, są niewinni jak dzieci. No sąd był innego zdania, uznał za winnych wszystkich 12 oskarżonych. Najsurowsze wyroki dostało jednak 3 z 4 uczestników napadu na plebanię. Jan Głowacki został skazany na dożywocie, a i tak mu się upiekło, bo prokurator domagał się dla niego kary śmierci. Sędzia uznał jednak, że z uwagi na młody wiek Głowackiego, 21 lat, można zastosować karę dożywotniego więzienia zamiast kary śmierci. Bronisław Bogdanowicz został skazany na 15 lat więzienia, a Tadeusz Kamiński na 12. Nastoletni Stefan Rutkowski był za młody na to, żeby posłać go do więzienia, trafił więc do zakładu poprawczego. Pozostałe wyroki były po 2-3 lata plus grzywna i wśród skazanych byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, łącznie 4 kobiety i 8 mężczyzn. Był wśród nich niejaki Herszko Hochrat. Mogę się mylić, ale to imię i nazwisko brzmi, jakby to był raczej ktoś pochodzenia żydowskiego niż romskiego. W każdym razie został skazany za paserstwo, jako że już od pewnego czasu miał współdziałać z przestępcami. Wyrok zapadł 15 czerwca 1939 roku. Wiadomo, co się wydarzyło kilka miesięcy później, co się stało ze skazanymi w tej sprawie po wybuchu II wojny światowej. Trudno to dzisiaj ustalić. Czy zwolniono ich z więzienia po wybuchu wojny, czy też doczekali w więzieniach okupacji i być może podzielili los innych Romów, którzy zostali wysłani do obozów koncentracyjnych. Możliwe, że przynajmniej część z nich to właśnie spotkało. Ale jak w przypadku wielu sprawców tych zbrodni, do których doszło na krótko przed wojną, o tych również zaginął słuch. Te zbrodnie wojenne, które nastąpiły po 1 września, przyćmiły nieco dokonania przedwojennych bandytów. O zbrodni w Zagłobie pamiętali już tylko nieliczni. Aż tu, 54 lata później, taka zbrodnia wydarzyła się ponownie. Dokładnie w tym samym miejscu i tym razem też dotarcie do sprawców nie zajęło długo. Katechetka Bożena rozpoznała napastników, 2 z nich znała doskonale, pochodzili z Zagłoby i należeli do tutejszej parafii,
Szczególnie dobrze kobieta znała jednego z nich, Irka. 17-latek pochodził z Zagłoby i był związany z miejscową parafią od dziecka. Służył do mszy jako ministrant. Był, można powiedzieć, ulubieńcem księdza Józefa, ten niejednokrotnie stawiał go za wzór innym chłopcom, wspominał o nim. Irek był tym grzecznym chłopcem, którego kochają dorośli, bo nigdy nie pyskuje, nie odzywa się niepytany i zawsze się słucha. W rzeczywistości Irek już jakiś czas temu przestał być aniołkiem, za którego uchodził w Zagłobie. Punktem zwrotnym była zmiana szkoły. Irek skończył podstawówkę i poszedł do zawodówki w Puławach. Puławy są oddalone od Zagłoby o mniej więcej 40 km. Niby niedużo, ale jak na codzienne dojazdy do szkoły jednak całkiem sporo. Dlatego Irek zamieszkał w internacie, no i wtedy zaczęły się kłopoty. Oczywiście są 15-16-latkowie, którzy bez stałego nadzoru rodziców będą dalej skupiać się na nauce, chodzić do szkoły, trzymać się z dala od kłopotów, ale Irek nie był jednym z nich. Możliwe, że chłopak z małej wsi miał problem z odnalezieniem się w szkole w mieście. Żeby przypodobać się rówieśnikom, grzeczny ministrant zaczął palić, pić alkohol, przestał też przykładać się do nauki i coraz częściej wagarował. Może rówieśnicy go nie akceptowali, dokuczali, śmiali się z niego, a może to on nie potrafił się z nikim zaprzyjaźnić, czuł się wyobcowany w Puławach. Kiedy mamy kilkanaście lat, takie kwestie są bardzo ważne. Nie myślimy jeszcze o tym, że opuszczając zajęcia nie ukończymy szkoły, a tym samym zmniejszymy swoje szanse na spełnienie planów i marzeń w dorosłości. Liczy się to, co teraz. Źle się czujemy wśród rówieśników, boimy się nauczyciela, nie idzie nam nauka, więc opuszczamy lekcje. A potem jest już coraz trudniej wrócić. Szczególnie mieszkając w internacie, daleko od domu, gdzie dość łatwo można niepostrzeżenie przestać chodzić na zajęcia. Rodzice Irka chcieli, żeby syn skończył szkołę, wręcz zmuszali go do nauki, jak on sam później twierdził. W latach 90. funkcjonowało jeszcze coś takiego jak możliwość zwolnienia z obowiązku szkolnego dla osób powyżej 15 roku życia. Taką decyzję mógł wydać kurator oświaty. Korzystały z tego czasem właśnie dzieci ze wsi, tam gdzie była praca w gospodarstwie, a nauka w szkole średniej wiązała się z wydatkami, na które rodziny nie było stać. Ale rodzice Irka chcieli, żeby syn ukończył szkołę. Byli przekonani, że chłopak uczy się jak należy, tak im mówił. Z kolei nauczyciele sądzili, że chłopak choruje, bo co jakiś czas dostarczał im zwolnienia lekarskie, które jakoś sobie załatwiał. Tymczasem Irek spędzał większość czasu bezczynnie, przesiadując w swoim pokoju w internacie, a im dłużej chodził na wagary, tym trudniejszy wydawał mu się powrót do szkoły. Jak miałby nadrobić cały materiał, co miałby powiedzieć nauczycielom, no i jak będą go traktowali koledzy. Ludzka psychika działa w przedziwny sposób, zwłaszcza kiedy ma się kilkanaście lat. Irek zaczął nienawidzić tych, którzy w niego wierzyli, którzy pokładali w nim nadzieję, bo to nakładało na niego presję, której nastolatek z jakiegoś powodu nie był w stanie udźwignąć. Nienawidził ich, bo wiedział, że ten Irek, którego tak lubią, chwalą, nie istnieje. Że nie ma jego talentu, jego pobożności, posłuszeństwa, a tego Irka, którym był naprawdę, nikt nie będzie kochał, bo w jego własnym przekonaniu nie zasługiwał na to. Może dlatego, że miłość, którą otrzymywał od innych, otrzymywał zawsze za robienie rzeczy, których robić nie chciał, do których się nie nadawał, które były ponad jego siły i nie dawały mu satysfakcji. W pewnym momencie Irek nie mógł już tego znieść i uciekł z domu, czy raczej z internatu. Był 28 września, więc wciąż jeszcze dość ciepło. Można było jakoś przetrwać na dworze. Zabrał ze sobą plecak z jedzeniem, kilka rzeczy osobistych i ruszył w drogę. Nie jestem pewna, czy rodzice w ogóle o tej ucieczce wiedzieli, czy też byli przekonani, że syn cały czas przebywał w internacie. Prawdopodobnie tak mogło być. Irek tymczasem ukrył się w ziemiance w lesie koło wsi Karczmiska, oddalonej o kilkanaście kilometrów od Zagłoby. Wkrótce dołączył tam do niego kolega z Zagłoby, 19-letni Darek. Jako, że był pełnoletni, teoretycznie mógł sobie przebywać gdzie chciał, jego zaginięcia nikt nie zgłaszał. Darek pochodził też z rozbitej rodziny, w której występował problem z alkoholem, także ucieczka z domu była dla niego dość kuszącą możliwością. No i to też wykorzystał Irek, który potrzebował chyba towarzystwa. W tym samym czasie z domu dziecka w pobliskim Garbowie uciekł 12-letni Arek. Nie wiem, w jaki sposób dołączył do pozostałej dwójki,
czy znali się wcześniej, czy wpadli na siebie przypadkiem. Gazety z tamtego czasu milczą na ten temat. Trochę to dziwne, że 17- i 19-latek przyjmują do swojego grona 12-letniego dzieciaka, ale może dotychczasowe przeżycia Arka sprawiły, że był dojrzały ponad swój wiek i ta różnica między nimi nie była aż tak odczuwalna. Trzej młodzi uciekinierzy błąkali się więc tak po okolicy przez jakiś czas, obmyślając, co też mogliby ze sobą zrobić. Chcieli ruszyć w Polskę, ale bali się zwracać na siebie uwagę. W PKS-ach jeździły ciągle te same osoby, kierowcy też byli ci sami. Zaraz ktoś by ich rozpoznał, ktoś może by się zainteresował, dlaczego nie są w szkole, może próbowałby ich zatrzymać. Potrzebowali więc samochodu i jakichś pieniędzy na utrzymanie. Ostatni dzień spędzili już na głodniaka. Ich plan ucieczki nie był jakoś perfekcyjnie przygotowany, a może właśnie był. Może Irek chciał, żeby jego kolegom głód zajrzał w oczy, bo wtedy będą zdesperowani i bardziej skłonni do drastycznych czynów. Nie ma pewności, czy Irek zaplanował to zabójstwo księdza już wcześniej i to w tym celu uciekł z domu, czy też plan narodził się dopiero po ucieczce, gdy błąkał się po lesie na głodniaka razem z kolegami i szukał rozpaczliwie sposobu na znalezienie pieniędzy. Tak czy inaczej, 30 września wspólnie postanowili, że ukradną auto księdzu Józefowi. W trakcie rozmowy wyszło, że wikary ma też pieniądze, które trzem uciekinierom bardzo by się przydały. No i tak, nie wiadomo kiedy, od słowa do słowa powstał plan ataku na plebanię. Jego pomysłodawcą był Irek, ale dlaczego tak mu zależało na zabiciu księdza? W końcu mogli ukraść mu auto, zabrać pieniądze, nie musieli nikogo zabijać. Sugerowano, że zabijając wikarego, Irek w pewnym sensie chciał zabić część samego siebie. Ta część, która wciąż sprawiała, że czuł wyrzuty sumienia, wyrzuty, że się nie uczy, że oszukuje rodziców. Ksiądz Józef chciał widzieć w Irku grzecznego ministranta, niewinnego chłopca w białej komży, którego sam Irek widzieć w sobie nie chciał albo już nie potrafił. W ten sposób raz na zawsze miał zerwać z łatką grzecznego chłopca, no i to akurat niewątpliwie mu się udało. W środę 23 lutego 1994 roku przed sądem w Lublinie ruszył proces w sprawie zabójstwa księdza Józefa. W Lillehammer trwały właśnie zimowe igrzyska olimpijskie, a na sali sądowej sądzono nastolatków, którzy właśnie przekreślili swoją przyszłość. Za zabójstwo odpowiadali Darek i Irek. Irek był wprawdzie niepełnoletni w momencie popełnienia zbrodni, ale ponieważ miał ukończone 16 lat, mógł być sądzony jak dorosły ze względu na wagę popełnionego czynu. Obaj przyznali się do popełnienia tej zbrodni, choć utrzymywali, że nie chcieli zabić księdza. Irek twierdził, że chciał go jedynie ogłuszyć. Arek był za młody na to, żeby w ogóle postawić go przed sądem. Jego sprawę rozpatrywał sąd rodzinny. Chłopak został umieszczony w zakładzie wychowawczym w Łodzi i miał pozostać tam do ukończenia 21 roku życia. Była to najwyższa możliwa kara, jaką można zastosować wobec dziecka w tym wieku. Arek w procesie w sprawie zabójstwa na plebanii występował jedynie w roli świadka i opisał całe zajście najbardziej składnie z całej trójki. Darek i Irek zasłaniali się niepamięcią, unikali odpowiedzi, kręcili, zmieniali zeznania, próbowali też umniejszać swoją winę. Jednocześnie zeznawali z opuszczonymi głowami, nie byli już tacy odważni jak wtedy, gdy napadali na plebanię. Ostatecznie sąd wymierzył obu chłopakom karę 15 lat więzienia, uznając ich winnymi zabójstwa. Każdy z nich miał też zapłacić 30 milionów grzywny, oczywiście milionów przed denominacją. Po denominacji to były 3000. Dla porównania przeciętna miesięczna pensja wynosiła w 1994 roku trochę ponad 5 milionów, czyli tych 30 milionów, no to taka powiedzmy średnia półroczna pensja w Polsce. Do tego musieli wpłacić też po dwie nawiązki, każda po 2 miliony złotych na cele charytatywne. I zostali też pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Skazani wnieśli apelację, ale wyrok został ostatecznie utrzymany. W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedział, że Irek i Darek byli w równym stopniu winni tego, co się stało. Jeden bez drugiego nie popełniłby tego morderstwa. Darek był wprawdzie starszy, ale miał raczej niski iloraz inteligencji, był za to silny fizycznie, albo po prostu miał mniej zahamowań. Irek z kolei był tym, który całą zbrodnią dyrygował. Kiedy Darek uderzał księdza łomem, zachęcał go, mówił: dowal mu jeszcze raz, wal, żeby popamiętał.
Mam przeczucie graniczące z pewnością, że słowa, które faktycznie tam padły, brzmiały inaczej, ale na którymś etapie ktoś postanowił je ocenzurować. Nie wiem, czy już zeznający chłopak, czy sędzia, czy dopiero redaktor Kuriera Lubelskiego, ale mniej czy bardziej niecenzuralnie to Jurkowi przede wszystkim zależało na unicestwieniu księdza, ale to Darek wykonał wyrok. Obaj młodzi mężczyźni trafili więc do więzienia. Ledwie ludność Zagłoby ostrząsnęła się trochę z szoku i życie wróciło do normy, a tu kolejna sensacja. W 1997 roku Irek ponownie zjawił się w wiosce. Okazało się, że dostał kilkumiesięczną przepustkę zdrowotną. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, lokalna społeczność była oburzona. Było poza tym lato, sezon ogórkowy, więc temat podłapały lokalne media. Czy w małej wiosce na Lubelszczyźnie dojdzie do linczu? Mieszkańcy żądają szubienicy dla mordercy. W mieście można by tego nawet nie zauważyć, ale na wsi takie wydarzenie nie mogło przejść niezauważone. Mieszkańcy dzielili się na tych, którzy bali się kryminalisty i tych, którzy byli na niego wściekli. Jednak przepustka nie trwała wiecznie. Nie wydarzyło się też w czasie jej trwania nic spektakularnego. Irek wrócił do więzienia i odsiedział swój wyrok do końca. Kiedy wychodził z więzienia, był zaledwie lekko po 30, podobnie jak Darek. Całe dorosłe życie spędził w zakładzie karnym. Nie wiadomo, jak odnalazł się w społeczeństwie po opuszczeniu więzienia, czy zdołał sobie ułożyć normalnie życie i trzymać się z daleka od kłopotów. Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Do Zagłoby w każdym razie już nie wrócił. Ludzie jeszcze długo usiłowali znaleźć jakiś sens w całej tej historii, ale jak to często bywa, w prawdziwych zbrodniach nie ma prostych wyjaśnień. Co się działo w głowie Irka, kiedy pojawiła się w nim myśl, żeby zabić Wikarego? W jednej z katolickich publikacji, na które się natknęłam w serwisie Niedziela, szukając informacji o tej sprawie, znalazłam taki fragment. Antyklerykalne podłoże miało także zabójstwo księdza Józefa Gąbki, wikariusza w Zagłobie, 1993 rok. Atmosfera niechęci wobec działalności kościoła wiązała się z ustawą o planowaniu rodziny z 1993 roku. Mocno kontestowaną przez środowiska lewicowe, między innymi przez część posłów z naszego regionu. Mam poczucie, że jest to ogromne nadużycie i jednocześnie uproszczenie, żeby tę sprawę traktować w takich kategoriach. Nie sądzę, żeby 12, 17 i 19 latek szczególnie się interesowali ustawą o planowaniu rodziny. Nie wydaje mi się też, żeby można im było przypisywać lewicowe poglądy. Irka, który był prowodyrem tego zajścia, nie można chyba nawet nazwać antyklerykałem, to raczej zagubiony były ministrant. Przypuszczalnie, tak jak do nauki w szkole, do której nie chciał chodzić, rodzice zmuszali go też do uczestniczenia w życiu parafii. Choć być może chłopak z wiekiem nie miał już tej wiary co kiedyś i mierzył się z wątpliwościami, o których nie miał z kim porozmawiać. Jego kolega był dzieckiem alkoholików z raczej problematycznego środowiska. Trzeci chłopak, Arek, też miał raczej trudne dzieciństwo w domu dziecka. Myślę więc, że źródła problemów należałoby raczej szukać w pierwszej kolejności w wychowaniu tej trójki, w środowisku, w jakim dorastali chłopcy i wsparciu rodziny, jakie otrzymali, czy raczej jakiego nie otrzymali. Ze zbrodniami popełnianymi przez nieletnich zawsze mam ten problem, że nie wiem, jak je oceniać. Jest kilka takich historii z różnych krajów, w których mordercami były dzieci zbyt małe, by mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Takie sprawy są dla mnie wyjątkowo niepokojące i wyjątkowo trudne do ogarnięcia. Czy dziecko, które zabiło w tak młodym wieku, jest już do końca życia jakoś skażone tą zbrodnią i może być niebezpieczne dla społeczeństwa? Kiedy myślę o czasach, kiedy sama miałam 12 lat, to w ogóle niewiele pamiętam. Jakieś pojedyncze wydarzenia, wyjazdy wakacyjne, kolegów, koleżanki ze szkoły, muzykę, której słuchałam, przyznaję, że to było Spice Girls. Zawsze mam taką refleksję, czy wtedy byłam tą samą osobą, którą jestem teraz, czy jako dorośli ludzie nadal ponosimy winę i powinniśmy ponosić odpowiedzialność za rzeczy, które zrobiliśmy mając lat 12. Akurat moją jedyną zbrodnią w tamtym czasie było chyba właśnie to słuchanie Spice Girls. Ale nie bohaterowie tej historii mają na sumieniu znacznie więcej. O ile w przypadku starszych chłopaków można uznać, że byli świadomi swoich czynów, o tyle w przypadku 12-latka, jak to ocenić? Czy powinien ponieść jakąś bardziej dotkliwą karę? Czy istnieje w ogóle właściwa droga w takiej sytuacji? Co zrobić z dzieckiem, które w wieku 12 lat było współwinne zbrodni? Jak sprawić, żeby nigdy się to nie powtórzyło? No właśnie, o to jest pytanie.
Chciałabym wiedzieć, czy zbrodnia z 1939 roku posłużyła za inspirację do tej z 1993, czy też wydarzyła się zupełnie od niej niezależnie. Przypuszczam, że skoro Irek należał do tutejszej parafii i uczestniczył aktywnie w jej życiu, to o księdzu Walenciku musiał już wcześniej słyszeć. W 1989 roku była 50. rocznica powstania kościoła. Na pewno zostało to jakoś uczczone i z pewnością przy tej okazji nie zabrakło nawiązań do księdza Walencika, budowniczego świątyni w Zagłobie, a trudno wspominać tę postać bez wspomnienia tego, w jaki sposób zginął. Tak więc myślę, że ta zbrodnia sprzed lat mogła być znana Irkowi i w jakiś sposób podsunąć mu ten pomysł, chociaż są to tylko moje przypuszczenia, nie znalazłam nigdzie potwierdzenia, że faktycznie tak było. Oczywiście pojawiają się też zaraz sytuacje w drugą stronę, że a może ksiądz coś tam robił okropnego tym chłopcom i to była zemsta, ale tu nie ma żadnych przesłanek, że tak było, więc sam fakt, że ofiara była księdzem, to trochę za mało, żeby rzucać takie podejrzenia. Także dziwna sprawa. Dwa zabójstwa na jednej prowincjonalnej parafii w odstępie 50 kilku lat. Bardzo do siebie podobne, rozwiązane, a jednak pozostawiające pewien niepokój i pewne niedopowiedzenia. Z powodu młodego wieku sprawców stosunkowo krótkie wyroki i świadomość, że zabójcy znaleźli się ponownie na wolności. No i to wszystko na dziś. Wyszły nam właściwie dwie sprawy w jednej. Źródła do tego odcinka jak zawsze znajdziecie pod linkiem w opisie. Dziękuję tym z Was, którzy wykupili subskrypcję Zbrodni Prowincjonalnych na Spotify. Przypominam tylko, że te płatne odcinki, które tam wpadają teraz co tydzień, to są odcinki archiwalne, bonusowe odcinki z poprzednich lat, także to nie jest tak, że ja teraz nagrywam po dwa dodatkowe odcinki tygodniowo, bo choćbym chciała, to nie byłabym w stanie tego zrobić. Dziękuję też wszystkim patronom na Patronite. Lista patronów od trzeciego progu jak zwykle wyświetla się teraz na YouTubie, a specjalne podziękowania dzisiaj ode mnie dla Marcina Trzeciaka, KP, Rafała Borowskiego, Waldka Czapiewskiego, Inki W. i Agnieszki Krasoń. I to już wszystko na dziś. Dziękuję, jeśli dotrwaliście do tego momentu i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.